Cześć, tutaj Bill oraz dzisiaj w kolejnym filmie z Minecrafta ze zwykłego świata. Tak, zamykamy drzwiczkę jak zawsze. I dzisiaj będziemy budować, można powiedzieć, że to jest rodzaj kina, ale to nie będzie do końca kino, bo dzisiaj budujemy telewizor do wyświetlania Q&A. Tak? Postanowiłem sobie zrobić Q&A. I zrobiłem Q&A, tam jest obsa. Chciałem aplikację kliknąć, i zapomniałem już w ogóle, że jestem na Xboxie. Więc robimy tak. Idziemy sobie wreszcie do tego oto budyneczku, czyli tej kanapki mlecznej, którego kiedyś mogę, może wreszcie skończę budowę. Nie, na razie niech tak stoi sobie, bo jest ładnie. I o tutaj, o tak będzie. Takie dziwne, dziwnie się patrzą. Postawimy tutaj o telewizor. Tutaj krzesło i tak będziemy siedzieć w następnym na przykład odcinku albo tak o i na telewizorze będą pytania, jeśli jakieś będą, a jak nie będzie w następnym odcinku, to jeszcze w następnym i tak ciągle, ale chyba się właśnie się już ściemnia. Jak ja chcę zaczynać film rano i co się dzieje i się wieczorem zaczyna. Ale to nieistotne. Będziemy potrzebować na pewno trochę drewna, ale jak mogę mieć trochę drewna, trochę chcę takiego zwykłego drewna, nie wiem, może będzie coś w tym namiocie. mogę trochę się bardziej przygotować. Nie, mamy coś tutaj. Mamy parę desek. No to mi raczej nie wystarczy. To wiesz co, ty nie siedź. Tak w skrzynce wziął się pies ukrył, to po prostu jest. Nie, to co zaczynamy wideo od przespania się. Nie, idziemy. Idziemy, w takim razie idziemy. Więc zaczynajmy od ścięcia drzewa, ale nie ścinamy tego drzewa, zacznijmy jakieś brzydsze drzewo, w ogóle mi niepotrzebne. O, te drzewo zacznijmy. No, oczywiście gołymi rękoma nie mamy, nie gołymi rękoma, mamy siekierę. Tam świnia chyba łasiła, nie jestem pewny, czy tam świnia łasiła. Dobra, jak już mamy drewno, to przynajmniej stać już nas na stołu, na którym postawimy nasz telewizor. I tyle, ale spróbuję to zrobić w jednym odcinku, bo wygląda na ojej, ale to banał, bo to przecież jest praktycznie takie proste do zrobienia, ale ja jestem beznadziejnym budowniczym, nie dość, że mi to długo zajmuje, to jeszcze najczęściej mi to nie wychodzi, więc od razu przechodzimy dzisiaj do wszystkiego, tak na szybko bardzo. Nie wiem, po co się tak śpieszę. Odcinki powinny być troszeczkę takie swobodniejsze. Nie takie, takie szybkie czy coś, tylko takie bardziej swobodne. Teraz tak, stawiamy nasz, no i już ustawiamy źle podstawkę, to znaczy stół pod stół chciałem powiedzieć, stół pod telewizor. Nie no, kurde. Teraz tak, muszę tutaj się wkopać, o tak, żeby tutaj tak postawić. Nie tak postawić, źle postawiłem schodek, o tak. Nie! Nie no, nie musieli, że miał problem z postawieniem schodka. Nie, to właśnie jeszcze głębiej wkopnę. Teraz to w ogóle nic nie mam tutaj widoku. A tak to też nie postawię. Wiem, postawmy o tak, tutaj cobblestone'a. Teraz trzeba dobrze trafić i go! Tak, poszło. Poszło, udało się. Nie wiem, naprawmy dirtem i będzie bardzo dobrze. Okej, mamy już stoliczek. Trochę duży. Ten teraz się może na przykład przestawić czy coś. Myślałem, że to jest creeper teraz, tak naprawdę. Już czai za oknem, ale widać, już się ściemnia. Już w trzeciej minucie filmu się ściemnia, czyli nie zacząłem filmu o poranku. Dobra, przyznaję, nie zacząłem filmu o poranku, po prostu włączyłem, z własnych pomyślałem. O, nagram sobie film i tyle. I jeszcze się wystraszmy. A tak, nie przepaliłem złota, bo węgiel mi się skończył. Nie wiem, nie mam węgla tutaj żadnego. Możemy zrobić, a dobra, tam mam trochę czasu, to weź helikopter ode mnie, o co ty do mnie masz? To jest. Henek, ty jesteś unikalny, bo ja tylko twoje imię tak naprawdę pamiętam. Ale dobra, zróbmy sobie. Nie, więcej tego zróbmy czarczko, alu. Odłóżmy to znowu. Nie, no to znowu kliknąłem teraz Henka, czy coś innego. To oni mnie wkurzają. Ten na skrzynce, a ten w skrzynce. Idziemy spać w takim razie. Okej, Janek. Ile się zrobiło czarczko, alu? Trochę się zrobiło, to tam sieć ty tego. Nie no, 15 złotych to sobie nie będę nosił, to ty idź tutaj na razie. Chyba, czy ja nie miałem dwóch szmaragdów? A, jeden wsadziłem do skrzynki, znaczy na ścianę chwały, już pamiętam. Jako pierwszy wykopany szmaragd. Cześć, derpi owco, w ogóle zapomniałem o tobie. Znaczy derpi polska owca, nie? O, rany.
Owca jest trochę na fadecie. Z tej perspektywy to jest okropne. Ja chciałem na przykład odcinki zaczynać kiedyś z tej perspektywy, ale to się go. Cześć, tutaj Pito Koraz, dzisiaj ze zwykłego świata, tak w skrócie, nie? I tak, i to jest takim widokiem, no to sorry, tak nie może być. Ten namiot to klasyk już. 16 odcinek to klasyk, nie? Ciebie to już nie potrzebujemy. Ten znowu mi zmywarka pisze, potrzeba, zawsze mam zmywarkę. Ja mam takiego tylko pecha, że mi zmywarka tak na odcinkach zawsze dręczy. Nie wiem. Ale trzeba owce pofarbować na niebiesko. Na szczęście mamy lazurę, bo poprzednio mieliśmy genialne wyjście do kopalni. No, niesamowite 10. No, to po prostu tak, 29 żelaza, jeszcze zbrójka od ta dolna, znaczy spodnie przynajmniej same. I kowadło, no tak, kowadło najważniejsza rzecz, która w poprzednim odcinku. 60 redstona, właśnie lapis. Nie wiem, lapisy weźmy z 2, 3 może. 10 diaksów to podstawa, no i szmaragdy, to po prostu jest niesamowite. Jeszcze ten łuczek, nie, to tak zdropnął z tego szkieleta. Po wspomnienia, ile ja mam strzał przy sobie? 17 strzał. No to stać mnie na śmierć jakiegoś stwora, co mnie będzie denerwował. Albo mi Tyfara jak przyjdzie i będzie chciał powiedzieć, jak powie, nagrajmy odcinek ze zwykłego świata, chociaż nie sądzę, żeby tak było. Po prostu co? Nie wiem, czarne owce to przeszłość, już i tak skończyliśmy Polską, derpi polską owcę. Tak nie mamy nożyczek oczywiście, ale akurat na was starczy, no i dalej tak się pocapać po nożyce. Pokazywałem przed chwilą, jak mam super z żelazem sytuację, ile tego w ogóle wykopałem i co, i nawet nożyc nie mam, ale nie, bo tutaj mam. No ale idziemy szybko, bo prawie fajnie otworzyłem, zamknąłem drzwi. Golimy te niebieskie owce, ale lubię niebieskie owce na ogół. Niebieskie owce są fajne, bo jakoś tak fajnie mi wyglądają. Mam pomysł, żeby zbudować taką fajną latarnię morską, ale to może kiedy indziej powiem, jak będę już robił odcinek o budowie latarni morskiej. Okej, mamy troszeczkę mało tej wełny niebieskiej, czy musimy poczekać aż to im odrośnie ta wełna, nie? Potrzebujemy chyba 12. To ty Marcin. A to się tak utknęła w tym. Znaczy ona nie utknęła, ale tak siedzi sobie. Dobra, zamykamy drzwi. Czemu ciągle wrażenie, że jest ciemno? Nie wiem. Może po prostu na PC-cie jest jakoś tak fajniej. Teraz tak, czy jeśli byśmy zrobili podstawkę z tego samego materiału, to byłoby fajnie, nie sądzę. Zróbmy może ze stona. Jaka wyjdzie nam ze stona? Stona, to różnica. O, dobra, na szczęście są takie coś, ale nie, my chcemy schody. Ja chcę schodek. A, nie ma takiego. Ale chyba się robiło tak o takie właśnie bloczki i z nich można było już zrobić schody. Przynajmniej tak jakoś pamiętam. Nie, może bez nadziei nie pamiętam. A chociaż takie mam bez nadziei nie pamiętać. O kurde, ale ja pięknie stawiam, no po prostu genialnie. Teraz będę powtarzał genialnie. To muszę jakiś wyraz na odcinku. Na każdym odcinku muszę jakiś inny wyraz. Najpierw było może, potem chyba pięknie, a teraz genialnie. Nieważne. I tutaj dookoła budowałem to i zapomniałem już. To po prostu jest skandal. Mamy, ale dobra, mamy już te schody. Już minęło 8 minut, widzicie? A zbudowałem dopiero stół. I właśnie o tym mówiłem. I mamy już podstawkę pod telewizor. Tylko nie wiem, czy to nie jest trochę za wysoko. Wiecie co, po co nam. Chociaż nie, dobra, coś tutaj zrobimy podwyższenie i wtedy będzie ok. I tak będzie nawet bardzo dobrze. I tyle. No ale sam telewizor ja zdążę zbudować dzisiaj tylko w tym odcinku. Dobra. To nieważne. W każdym razie telewizor jest taki. To gigantyczna plazma, nie, bo musi się na tym komentarz wyświetlać. Z drugiej strony to nie musi być taki wysoki, wystarczy tylko 8 wełn. No i też trzeba będzie niezłe tutaj siedzenia zrobić, ale w każdym razie siedzenie to dopiero będzie problem, bo trzeba zrobić minecarta, wrzucić go tłokiem, to wszystko trzeba wcześniej zrobić, nie? Wiadomo. Nie wiem, tutaj postawmy może coś takiego na razie i będzie wtedy bardzo ładnie. O. No dobrze, tak można sobie siedzieć. Zróbmy tutaj takie prowizoryczne krzesło, taką kanapę od razu. To się tak będzie łączyć. O, tak się. O, się tak od razu łączy. Chodź, o, to, o kurde, ale ładna kanapa. Teraz znowu zniszczę to wychodnie. O, no i to już jakoś wygląda, nie? Wiecie co, może w ogóle to wszystko obniżę tam w końcu odcinkami wtedy tego, ale tak można już siedzieć i oglądać. Dobra, potrzebujemy tylko więcej wełny. Tłoku, minecartu.
Śniegu. Śniegiem to będzie problem. O, ale dobra, to ja też odrosłem. Żebym ja. No tak, nie sprawdzę, gdzie ja mam jakąś zimową tutaj tego krainę, zimowy biom. Bo nie mam mapy. Ale mapę można zrobić z żelaza. Znaczy, z żelaza to robimy kompas i potem jakoś tak dookoła. Nie wiem, ale to chyba jedyna no, taka porządna w miarę opcja. Tylko potrzebujemy trzciny cukrowej. Oj, dobra. Sześć świnia. Ja kolejne świnie tutaj nie biorę. Wiecie, ile mi tutaj świnie rozwaliło grządkę? Grządkę, dobra. Chciałem jakiegoś. Dynie. Ale jest tutaj trzcina cukrowa, dobra. Ale 7 to chyba nie wystarczy. Potrzebujemy. Oczywiście, jak na coś potrzebujemy więcej, ale chyba 7. Jak się gra wtedy z tego trzcina? Tako chyba. Dobra, 3 papierki. 3 papierki mamy. Mamy 6 papierków. No to jest. No super, po prostu. Nie starczy nam niczego. Ale wiecie co, możemy to rozwalić. I to będzie dobrze. Dobra, tam. Jeszcze krzak zniszczyłem róże. Super, po prostu. Nikt nic nie widział i zostałem przy tym, że nikt nic nie widział. Ale dobra, stać nas teraz na 9 papierów akurat. Tamto odrośnie, bo odcina na 6 odrasta. Trzymam teraz tak kompasu. Kompas. Jakieś siowce już odrosło jeszcze nie. A te osoby będą nam potrzebne jeszcze bardzo długo, nie? Bo a potem będzie. Teraz owce. Ślinę przełyka. Nie wiem, czy aż tak dobrze słychać mój mikrofon. Na pewno nie, bo to jest badziewny mikrofon. Bardzo go nie lubię. Dobra, jak się robi o kompas chyba jakoś tak. Muszę też zegarek sobie zrobić. A to zegarek trzeba gdzieś fajnie powiesić, nie? Kompas mamy, okej, od razu kompas. Dookoła papierami. Mam nadzieję, że to się tak robiło, bo jak nie to będę wściekły, bo stracił 4 żelaza. O tak. O, zaczęło 8, dobra, ale mamy empty mapę. Teraz klikamy tak na empty mapę i mamy już wszystko. Chwila, tutaj nie ma zimowego biomu. Skąd ja mam się śnieg wziąć? O. O, chyba mamy problem. Trzeba będzie zrobić jakąś dłuższą podróż do jakiejś innej krainy. Chyba po śnieg czy coś w tym stylu. No to troszeczkę niedobrze, przyznaję, ale mam już całą. Jakie mogą być problemy? Też nie mam żadnego zimowego biomu u siebie. No to jest bardzo niedobre w takim razie. No to nie zrobimy w takim razie krzesła fajnego. Możemy tylko zrobić tego Minecraft. Ciekawe, nie, spróbujemy na półpłytce zrobić. Spróbujmy to zrobić na półpłytce, może wtedy jakoś tak będzie. Nie wiem. Nawet ja na swoim filmie zrobiłem na takich płachtach śniegu. One są na survivalu. Na Xboxie właśnie zobaczyłem w craftingach tych, co są. Nie żeby będę oszukiwał, że Octoon Scrotia zrobił pauzę szybko w filmie i albo wyciął to i tego. Tak nie ma. Nie, jeszcze potrzebujemy tłoku. Dobra, mam akurat wszystko do tłoka, tylko trzeba jeszcze ładnie ustawić. Na szczęście pamiętam, nie, to nie było tak, to tutaj się chyba kamień był. Tak, pięknie pamiętam. Okej, stawiamy tutaj, tak, o, i tutaj tak. I ej. I tutaj sztabka żelaza. To jest już sztabka, tak samo, nie. No odwrót? Tak, o, mamy tłok. Mamy pistona. Odkładamy to. Już trochę teraz tak ubogo jest, nie? Trzeba będzie niedługo znowu zrobić wypadzik. Ale mamy już tłok. Nie, trzeba będzie jeszcze restaurowa pochodnia i całe w ogóle redstone. No to tak robimy. A zróbmy 4 restaurowe pochodnie. Co tam będziemy sobie żałować pochodni redstone'owych? Przestraszyłeś mnie trochę. Możemy iść już spać? Nie wiem. No, jeszcze nawet zachodu takiego większego nie ma. Ale mamy już wszystko to go. Ale z czego się tak śpieszę? Myślę, że się nam uda wyrobić. Najpierw tak, skończmy budować telewizor. Telewizor jest najważniejszy, bo na nim będziemy wyświetlać komentarze z pytaniami. Ewentualnie filmy, ale to nie sądzę, żeby takiego coś było. Nie jestem na tyle sławny. A podbudujemy się z tej wełny i hop. I hop. Nie, tak to nie hop. Nie ten hop. I hop. Tak, pięknie postawiłem. Jak to wygląda? Co już mam na telewizor, przyznajcie. Z tej perspektywy. No nie najgorzej. Bo no, przyznam, że nie najgorzej mi to wyszło. Ale tak, trochę skłodniałem. Zresztą sobie Muttona. Tak, to z was. Znaczy z waszych. Z tych, co uciekli po wielkim wybuchu. Znaczy po wielkim. No, po moim wielkim wybuchu.
Dobra. Właśnie teraz odkryłem, jak sprawdzić, czy się nagrywa dźwięk, to jest po prostu taka ikonka przy nagrywaniu. Jestem głupki. Dobra. Co my jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy realny, tak, Minecraft trzeba, ale trzeba Minecraft na torach położyć, czyli stracimy dosyć dużo materiałów. Możemy go położyć nie na torach? No nie. To będę musiał iść po nowe żelazo pomiędzy odcinkami, ale dobra. Bo nie wiem, czemu się tak boimy potworów, przecież w zeszłym odcinku tyle ich pokonaliśmy i tyle nas, i tyle mnie prawie ich pokonało. Nie szybko wchodzimy, ty Haniek, nie jesteś na szczęście chyba potworem, ale wątpię w to. Naprawdę w to wątpię. Nie, nic. Dobra. Nawet nie zdążyłem udawać, że śpię. Ale mamy już tego, ale nie mamy czasu na to. I bardzo niefajnie, bo zostanie nam już tylko 13 sztabek żelaza po tym wszystkim. To się tak robi, tak? Mam patyki w ogóle? Jestem, że nie mam patyków. Super, trzeba nie będę tak zdejmować. Przerobię to na patyki. Wyrzucać jakieś niepotrzebne. Ale nie trzeba będzie wyrzucać, po prostu taka zrobimy. Nie, to wypad. Nie zaś mi w ogóle potrzebne. Już wróciły do mnie. 16 torów. A na co nam to jest, to ja nie wiem. Ale dobra, tam wypadły mi niepotrzebne rzeczy. Jak to są brudny inwentarz. Ale dobra, bierzemy was z powrotem. I idziemy. Mam 16 torów, to znaczy taką małą kolejkę, nie? Taką bardzo małą. Ale masz czas na parę raidów tych torów takich fajniejszych. Tu jakiś nick czy coś, nie wiem. Po co ja craftingo otwieram? Nie no, skrzynka by się bardziej przydała. To niepotrzebne, ty niepotrzebny jesteś, ty jesteś niepotrzebny, ty jesteś niepotrzebny. To jakoś jest potrzebne często, zazwyczaj przynajmniej. Ty nie jesteś potrzebny, no kurde, tutaj nic nie jest, stare spodnie są potrzebne, ale to. I nic tutaj nie jest potrzebne. dobrze. Stawiamy teraz tory, tylko gdzie? No tutaj, gdzie powinna być, są to tory się powinno stawiać, tylko. Przydał się właśnie teraz kilof. A dobra, nie waliłem wszystkich kilofów na szczęście, to rozwalamy te dwa schodki. Stawiamy tutaj tory, Minecraft pomiędzy nimi, ładnie to by tak było. Oczywiście, że nie będzie pomiędzy nimi, ale to tak lekko przesunąć. O kurde, to jest trudne. Chwila, no to ma problem, tak tylko zniszczyć to. O, i teraz będzie tak, rozwalamy. A czy po prostu nie wystarczy wsadzić to teraz w schodek? Co to nie wiem, może po aktualizacji już jest jakiś fajny tani glitch, nie? O tak, tylko postawiłbym ten schodek. Jednak trzeba będzie to wsadzić, tylko że to niestety będą musiały być pół płytki. To nie mam pół płytek. Jak ja to robiłem na tamtym filmie dawno temu, to ja już nie pamiętam. Chyba nie chciałem wyjść. No kurde, zapomniałem już jak się wychodzi z Minecarta. Rozwalamy tę wełnę, o tak stawiamy. Tutaj tłok tak trzeba będzie ładnie machnąć. Oczywiście źle machnąłem. Dobra, rozwalamy tłoka. Trzeba będzie się teraz wkopać pewnie. Wkopać w drewno. Ostrożnie, no jeszcze przesunąłem minecarta niepotrzebnie. Ty tutaj masz. Nie, tutaj masz być. Okej, teraz już jest ładnie. I tak. Okej, to się może udać. Ludzie, to się może udać, naprawdę, tylko nie wiem po co robiłem te pół płytki, chociaż pół płytki już miałem. Teraz tutaj niepotrzebnie postawiłem kobylstwo, na tym nie wkłasz świnio. Daj, dawaj mi kobylstwo. Gdzie są te pochodnie redstone'owe? Nawet nie musi. A, dobra. I. O, nic się nie stało. Dobra, w takim razie po prostu zmieniamy to na pół płytkę, może wtedy zadziała trochę lepiej. Tylko jak mamy to tak szybko w miarę zrobić? Tak? Podmienimy to tak szybko. Nie, tak po prostu. Będę musiał teraz rozwalać go, stawiać płytkę, potem stawiać na przykład. Nie wiem. nie, no mam problem jak to postawić. Mam naprawdę problem jak to postawić, nie mam pojęcia jak to postawić, więc po prostu. Nie wiem. Chyba skończymy po prostu ten odcinek. O tutaj, o i patrzę ile jest zbudowałem. Nic prawie nie zbudowałem. Taki jest ze mnie super budowniczy. Ale akurat mnie 19,5 minuty, to tyle chyba wystarczy na przeciętny odcinek, nie? Spróbuję to budować pomiędzy tymi odcinkami. Jeśli będzie w miarę dużo pytań, nie wiem, tak z 15, to wtedy na tym oto telewizorze przede mną będzie Q&A. Więc tyle. Pa!